Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki, Mediteusze. Jest czwartek, 19 października 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.15, a zajdzie o 17.42. Imieniny Piotra, Ziemowita i Michała. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień mediacji. Motto na dziś? Najłatwiej jest się porozumieć z innymi ludźmi, gdy nie oczekujemy, że będą tacy sami jak my. Joyce Meyer. 185. wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. Dziś będzie o filtrowaniu rzeczywistości. O filtrach, które masz w swoim postrzeganiu. I z pewnych rzeczy robisz wielkie dramaty. Z błahych rzeczy robisz wielkie dramaty. Z błahych rzeczy potrafisz nadmuchać wielki, ogromny, jak nie wiem co, balon. I wydaje ci się, że twoje życie się kończy, że jesteś w sytuacji absolutnie bez wyjścia, że to jest dramat, że to jest koniec, że to już absolutnie dalej nic, bo sytuacja, w której się znalazłeś albo znalazłaś, po prostu cię przerasta. My jako ludzie mamy zdolność filtrowania rzeczywistości przez swoje przekonania, przez swoje doświadczenia, przez swoje widzimisię, a tak naprawdę w większości przypadków przez nasze ograniczenia, przez nasze filtry, które zostały nam nałożone przez doświadczenie, przez szkołę, przez rodziców, przez kogokolwiek chcesz. Możesz tutaj napisać księdza proboszcza z parafii, babcię, dziadka, nauczyciela, nauczycielkę. Ja bardzo często dostaję maile. Maile, w których ktoś pisze, że jego życie nie ma absolutnie sensu, jest w dramatycznej sytuacji. Ma 5000 złotych długu. Albo następny mail, że ona go kochała, a on ją rzucił i poszedł do innej. I byli razem 6 tygodni. To piękny związek był. Jej życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie wszystko się skończyło. Te jej 23 lata życia są absolutnie do niczego. A nawet więcej, czy 40, czy 50, bo takie maile też się zdarzają. Albo pisze do mnie facet, że Urząd Skarbowy wzywa go do natychmiastowej spłaty 20 tysięcy VAT-u. To jest absolutny dramat. Koniec, to jest samobójstwo, to są myśli samobójcze, to są tego typu rzeczy. I ja takich maili dostaję naprawdę dziesiątki dziennie. Drugi model to są maile, że ktoś uległ wypadkowi nagłem, ma stałą dysfunkcję ciała. Ale super, że żyje, tak pisze, i poszukuje rozwiązań, co może jeszcze zrobić, żeby żyć i cieszyć się z tym dyskomfortem, który ma prawdopodobnie na stałe. Albo kogoś dotknęła choroba, która szans na przeżycie daje na przykład 30%. I ten ktoś pisze, że świat jest piękny, że życie jest w ogóle cudowne, że te wszystkie rzeczy, które dotykały do tej pory, są absolutnie jakąś bzdurą. I ten ktoś poszukuje rozwiązań w optymizmie, w nadziei na to, że ta choroba odejdzie, pomimo tego, że medycyna akademicka daje tejże 30%, 40% na wyjście z choroby, na pozbycie się tego chorobowego dyskomfortu. Albo mam też maile, że pisze do mnie kobieta, która ma 2 miliony długu, bo nieodpowiedzialny dzban, który wydawał się jej mężem, zrobił takie długi, a na końcu zostawił ją z dwójką dzieci. I ona też szuka rozwiązań. I nie pada ani jeden gram, ani jedno słowo, że jest dramatyczna sytuacja. Że świat jest zły, że trzeba skończyć życie, mieć myśli samobójcze i tym podobne rzeczy. Zauważ, jak filtrujemy. Jedni dmuchają wielki, dramatyczny balon, bo mają 5000 złotych, albo jakaś przelotna miłostka dała komuś kosza po 3, 4 czy 5 tygodniach. Albo ktoś nie dostał się do pracy, na której mu zależało. I to jest dla niego koniec świata. A po drugiej stronie mamy ludzi, którzy ulegli wypadkom, którzy mają nieuleczalne choroby, albo uleczalne w jakimś tam niewielkim procencie. I ta nadzieja trzyma ich przy tym, żeby chodzić w pionie, żeby z tego świata wyrywać garściami nadzieję i z tych małych promyczków tkać sobie linę do tego, żeby wyjść z deficytu, w jakim się znaleźli. Jest pewna książka, którą wydali moi serdeczni przyjaciele. I to jest książka, która, jak mówi młodzież, zryła mi banie. To jest najlepsza rozwojowa książka, powtarzam, najlepsza rozwojowa książka roku 2023. Nic lepszego w osobistym rozwoju nie ukazało się na rynku. Mało tego,
Ta książka nie jest żadnym poradnikiem. Ta książka nie jest żadnym magicznym sposobem na wyjście z deficytów. Ta książka nie jest żadnym podręcznikiem do jakiejkolwiek rozwojowej metody. Są to pamiętniki pani Zofii Stępień-Bator. Pani, która bardzo długo, kilka lat spędziła w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Mało tego, ta pani jest babcią Ratyński. Napisała pamiętniki zatytułowane Przeżyłam. O tym, jak będąc w miejscu, które w wielu przypadkach dla wielu ludzi było miejscem końca podróży na niebieskiej kulce, jak przebywając w tak nikczemnym, złym, przesiąkniętym śmiercią miejscu, można było odnajdować nadzieję, odnajdować miłość i odnajdować wszystkie te okruchy, które budują ciebie jako człowieka, każdego dnia i pod każdym względem. Aż w końcu z tych wszystkich okruchów, z tej pomocy międzyludzkiej, z tego uśmiechu, który tak naprawdę za więziennymi drutami znaczył bardzo mało, a zarazem bardzo wiele. Jak można utkać arkę, łódkę, drabinę, żeby uciec, żeby przeżyć. Więc mam dla ciebie propozycję, za chwilę będą niespodzianki i różne inne ciekawości. Jeżeli tkasz w swoim umyśle wyobrażenie, że jesteś w dramatycznej sytuacji, że coś nie pyknęło, że on cię zdradził, ona cię zdradziła, że masz 5000 długu, że nie dostałaś się do pracy, że cię wyrzucono z pracy, że twoja córka albo syn powiedziała, że jesteś starym debilem albo jesteś stara brzydka i śmierdzisz. I wpisz wszystkie te rzeczy, które zazwyczaj ludzie budują jako dramat. Jeżeli to ci kliknie w głowie, to weź tę książkę. Książka nosi tytuł Przeżyłam. Pamiętnik więźniarki obozu Auschwitz-Birkenau. I przeczytaj. Ona nie jest gruba, ma tam sto kilka stron. I to jest taka książka, która powinna stać w każdej rozwojowej biblioteczce w Polsce w domu, a może i na świecie. W momencie, kiedy wyobrazisz sobie, że jesteś w dramatycznej sytuacji, kiedy napompujesz wielkiego balona, gdzie będzie ci przychodziło do głowy, że masz stany depresyjne, że chcesz sobie odebrać życie, że twój świat się skończył, to weź wtedy tę książkę i przeczytaj kilka rozdziałów. I ona bardzo szybko, ale to bardzo szybko, prostuje postrzeganie o tym, w jakiej dupie można być, jak można przeżyć, wyjść, dożyć sędziwego wieku, napisać książkę, w międzyczasie urodzić dzieci, i żyć dobrym, pięknym i spełnionym życiem. Pomimo tego, że było się w sytuacji, która, tak jak powiedziałem, dla wielu była sytuacją turboostateczną. Tam były druty, tam były karabiny, tam były krematoria. Więc pomyśl sobie, jaki obraz miała pani Zofia przed oczami każdego dnia, kiedy budziła się w baraku numer ileś tam i wychodziła na spacerniak, czy tam na plac apelowy. Nie wiem, co tam było, w Auschwitz-Birkenau, nie znam tej nomenklatury. Ale cały czas w jej środku tliła się nadzieja. Z tych małych nitek, uśmiechów, okruchów, zadowolenia, jakiejś międzyludzkiej pomocy, tkała nadzieję. Tkała drabinę, żeby stamtąd wyjść. I wyszła. I jej się udało. Więc za każdym razem, kiedy cię dojedzie jakiś dramacik, jakiś przefiltrowany przez twoją rzeczywistość i twoje wyobrażenie ostateczny, że tak powiem, kataklizm w twoim życiu, który jest tak naprawdę pierdnięciem żaby, to weź tę książkę i przeczytaj kilka rozdziałów. I zawsze przykładaj swoje niebotyczne w cudzysłowie dramaty do wszystkich tych, którzy ten dramat naprawdę mają. Mają dysfunkcję organizmu, ciała swojego, nieuleczalne choroby albo uleczalne w jakimś tam małym procencie, ale mają nadzieję, którzy mają milionowe długi, ale nie płaczą, że mają długi, nie chcą sobie odebrać życia, tylko szukają rozwiązania. Tak jak rozwiązanie znalazła Zofia Stępień-Bator. Znalazła rozwiązanie, jak dzięki swojemu umysłowi tak naprawdę wydostać się z obozu koncentracyjnego. Oczywiście ktoś powie przypadek, Auschwitz przeżyło naprawdę setki ludzi, pani Zofia nie jest wyjątkowa. Jeżeli tak pomyślałeś albo pomyślałaś, to przeczytaj sobie, co się działo w Oświęcimiu. Mam dla was niespodziankę, bo dzisiaj rozmawiałem z Ratyńskimi, bo jeszcze jedna opowieść na zakończenie. Kilka tygodni temu zadzwonił do mnie Ratyński i poprosił, żebym nagrał voiceover do reklamy tej książki. Do reklamy książki Przeżyłam. I ja nagrałem w życiu kilka tysięcy reklam i jakby nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Gadanie do ludzi, do mikrofonu, a tym bardziej w 30-sekundowych formach, jaką jest reklama, to już w ogóle.
I przeczytałem tekst i doszedłem do wniosku, że ta reklama musi mieć jakąś emocję, jakiś ładunek emocjonalny, bo to nie jest proszek, opony czy majtki. I przeczytałem raz jeszcze tę książkę, bo ona jest niezbyt gruba i czyta się bardzo szybko. I nagrałem ten spot, bo wiedziałem, że to będzie coś, co innym, takim ludziom jak ty, który tego słuchasz, tego podcastu, będzie mogła dać, że sięgniesz po tę książkę. Tylko dlatego, nie, że to są pamiętniki kobiety, która przeżyła Auschwitz, bo tak jak sama pomyślałeś, albo tak jak usłyszałeś przed chwilą, Auschwitz przeżyło wiele osób. Ale jaką trzeba mieć siłę, nadzieję i jaką wielką potęgą jest ludzki umysł. Dobra, a teraz do ciekawostek. Rozmawiałem dzisiaj z Ratyńskim, byliśmy na kawce. Rozmawialiśmy o algorytmach sukcesu, o wszystkich tych rzeczach, które robimy. I wysępiłem od Ratyńskiego i od Ratyńskiej też. 6 pozycji przeżyłam, czyli 3 papierowe książki i 3 audiobooki. W interpretacji pani Krystyny Czubówny, żeby była jasność. I teraz uwaga, wszystkie osoby, które napiszą do mnie od teraz do godziny 24 dziś na mediteusz@gmail.com, wyłącznie na ten e-mail, w tytule napiszą przeżyłam i /audiobook albo /papier. I być może napiszą kilka zdań, co jest dramatem w ich życiu. To spośród tych osób 3 osoby dostaną papier i 3 osoby dostaną audiobooka w interpretacji pani Krystyny Czubówny. Powtarzam, to jest najlepsza rozwojowa książka, która układa w głowie przeżyłam. A wszyscy ci, którzy nie zdążą, bo wstają późno, albo nie mogli, albo coś, to w opisie tego filmu znajdziecie link i kod rabatowy, który też od Ratyńskich dla was wysępiłem. I nie to, że chciałbym, żeby tej książki, znaczy chciałbym, żeby się jej sprzedało 1 000 000 egzemplarzy, ale chciałbym, żebyście mieli okazję kupić ją taniej i przeczytać. Ja się bawię teraz tą książką, jest przepięknie wydana. I przeczytać i mieć ją na półce w zasięgu wzroku. Kiedy coś się wydarzy w twoim życiu takiego, że pomyślisz, że o kurczę, dramat, to wtedy sięgasz po przeżyłam i gwarantuję ci, że po 15 stronach jesteś prościutka jak blaszka i nie masz dramatów. Zaczynasz szukać rozwiązań tak, jak to przez cały czas spędzony w Oświęcimiu robiła pani Zofia Stępień-Bator. Powtarzam, 3 książki papierowe i 3 audiobooki w interpretacji pani Krystyny Czubówny. A wydawnictwo Ratyńscy wszystkim tym osobom wyśle. 3 osobom od książki, 3 osobom od audiobooka. A jeżeli nie zdążyłaś, nie zdążyłeś, czy cokolwiek nie chcesz brać udziału w takich zabawach, to w opisie tego filmu znajdziesz link i kod rabatowy. Do najlepszej rozwojowej książki roku 2023. Algorytmy sukcesu prawie wysprzedane. Jestem w szoku. Po prostu, jak to mówi młodzież, zryło mi panie. Nigdy nie przypuszczałem, że szkolenie ogólnorozwojowe, a raczej warsztat, który będzie miał dużą dawkę emocji, ale takich rzeczy się w tym kraju jeszcze nie robiło, wyprzeda się w przeciągu 2 dni. Szapoba, kłaniam się nisko, zrobię wszystko na tym warsztacie. Ja, Ratyńscy, Guc, Gotowicz, żebyście byli naprawdę innymi ludźmi, kiedy wyjdziecie z tego szkolenia. Zostało jeszcze kilka sztuk z tego, co patrzyłem przed nagraniem tego podcastu. Stream jeszcze jest, bo stream dla zagranicy jest nielimitowany, także zapraszam. A teraz chciałbym odnieść się do wszystkich maili z Polski, bo piszą ludzie naprawdę w hurtowych ilościach, że nie mogą dojechać na szkolenie, że nie mogą tam przybyć, bo dziecko, bo tata, bo mama, bo obowiązki, bo mieszkają 600-500 km od Krakowa i to się nie spina. I czy będzie stream dla Polski? Kochani, nie wiem. Jak będzie, obiecuję wam, że i na grupie Mediteusze, i na grupie u Ratyńskich, i u Guca, i u Gotowicza, i tutaj na YouTubie, i na wszystkich tych mediach, na których mamy kontakt, będzie taka informacja. Na dziś nie wiem, więc was oszukiwał nie będę. Tymczasem zasyłam ukłony do samej ziemi. Co złego, to nie ja. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Czekam na wasze maile i czekam na wasze opinie. Książki przeżyłam pani Zofii Stępień-Bator. Bo obiecuję wam, że niewiele książek zrobiło na mnie takie wrażenie, jak ten pamiętnik. Tymczasem trzymajcie się ciepło, dzikiego czwartku. Do usłyszenia dziś o 21:00. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.